Okej. No i kolejny trener, Łukasz Markwic, który jest z nami drugi raz. Łukasz, opowiadaj, co czujesz, co widzisz, co myślisz. No, słuchajcie, przeżyłem prawie, no ile, 8 miesięcy temu pierwszy raz z turniejem 24-godzinnym i tak to rozbudziło apetyt, że postanowiliśmy przyjechać w niezmienionym składzie, no nawet liczniejszym składzie niż ostatnio, także jesteśmy tutaj z 13, 12 dzieciaków i... Ale formułę zmieniliśmy. Jest inaczej. Pamiętasz, tam zmienialiśmy ich, były drużyny, mimo że rotowaliśmy, to tu jest trochę inaczej. Opowiesz? No, słuchajcie, no, mamy dwie drużyny, czerwoną i białą. Dzieciaki się zmieniają. Same. Wprowadziliśmy tak, same wprowadziliśmy limit gdzieś 20 minut na zawodnika. Po 20 minutach same szukają zmiany i rotują po prostu swoim składem. I tak jak to już było ostatnio, grają dzieciaki w jednych teamach z różnych zakątków Polski. Gdzieś na początku losowo wybrane, ale mówię, pilnują same tego, żeby nie przekroczyć tych 20 minut. Same szukają zmiany. I myślę, że tutaj się doskonale sprawdza. Czują odpowiedzialność za grę. Czują, że decyzja należy do nich i to jest jak najbardziej. Łukasz, a jak się odniesiesz do tego, że tu nie ma sędziów, a dzieci wiedzą, że mogą poprosić nas o interpretację? Ile osób poprosiło ciebie o interpretację? No szczerze, to żadna. Mnie też. Także dzieci nie potrzebują sędziów. Z naszych obserwacji wynika, że rzeczywiście tutaj arkana sztuki koszykarskiej są im dobrze znane i same regulują. No bo są w szkoleniu. Dokładnie. I nie potrzebują oceny jakiegoś człowieka z gwizdkiem, który będzie decydował. Tak, no, nikt im tej gry nie stopuje, gra jest szybka, przede wszystkim no, przez to, że właśnie nie ma tej osoby, która by tutaj blokowała jej przebieg. Ty przywiozłeś dziewczyny, powiedz, czy jest to jakiś problem lub korzyść z tego, że grają z chłopakami? Mi się wydaje, że problem żaden, wręcz korzyść. Wiadomo, że być może jest przewaga fizyczności gdzieś, ale to zależy, jak się układa graczy. Są chłopcy, co już skaczą do obręczy, a dziewczyna od Łukasza robi mu pompkę, goś przelatuje. No faktycznie przewaga fizyczności, no. ale myślę, że oni tak do tego nie podchodzą, także myślę, że to nie odgrywa aż tak dużej roli. Myślisz, że wytrzymają do rana? Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno, także tutaj też zalecamy po prostu... To jest ciekawe, jak oni sobie sami intensywności regulują. Tak. Czyli widzą, że jeżeli gdzieś tam idą się zregenerować, na chwilę położyć, jeżeli czują, że organizm już potrzebuje po prostu jakiegoś odpoczynku, także super to wygląda. No to co, trzymam za ciebie kciuki jak najbardziej, bo robisz dobrą robotę u siebie, coraz więcej tych rzeczy wprowadzasz i słusznie, bo Imopexis jest dla wszystkich, którzy chcą z tego korzystać. No i tak działaj, no. Dzięki. I będziesz w przyszłym, nie wiem, tam w sejmiku jakimś może działaczem i tych pieniążków na koszykówkę będzie jak najwięcej, no bo ty wiesz, co z nimi zrobić i robisz to dobrze. Dzięki. Serwus.